Rozpocznie nam się nagrywanie, rozpocznie nam się udostępnianie, tak więc witamy Was serdecznie po przerwie feryjnej. Ja tak powiem, tylko dajcie nam znać na czacie, czy nas widać, słychać, żeby nie było, że gadamy do siebie. Przerwa feryjna, mam nadzieję, że każdy skorzystał. My skorzystaliśmy z Moniką, udało nam się troszeczkę odpocząć i dzisiaj wracamy do Was z naszym stałym cyklem, bo takie jest założenie tego roku, czyli Monika. Edukacja medialna. Dzisiaj fajny temat, sztuka mediacji z dzieckiem. To mnie przekonuje, jeżeli chodzi o mediację z dzieckiem. Ja co tydzień w poniedziałek o 20 z sztuczną inteligencją jako scyzoryk kielecki prawie, że, bo Skarżysko-Kamienna niedaleko Kielc, pokażę Państwu takiego scyzoryka związanego z sztuczną inteligencją, czyli tak zwanym AI. A póki co zostawiam Państwa w rękach Moniki. Jak zawsze na koniec będzie dostępny certyfikat, pojawi się on na czacie, a dla osób, które oglądają nas na Facebooku, pojawią się w komentarzu na profilu Mentor Systemy Audiowizualne. Monika, oddaję głos. Tak, ja też w ramach kształtowania swoich kompetencji medialnych zawsze próbuję sobie nadać jakieś nowe zadanie. Tutaj od scyzoryka okrzykniętego przez Sylwestra w kontekście samego siebie uczę się to, jak udostępniać i live'y, i tutaj tego typu rzeczy też uskuteczniamy. To są rzeczy, które jak też się spotykamy tutaj z Sylwestrem, przecież już tak naprawdę od początku roku szkolnego, bo cały ten cykl założyliśmy, że będzie mniej więcej przebiegał przez rok szkolny, to no, podchodzimy prawie co miesiąc do tematu i naprawdę wierzcie mi, to jest tak, że to się troszeczkę zapomina, człowiek się oswaja każdorazowo z tą nową sytuacją, z tym początkiem, no bo jednak są to media, jesteśmy na jakiejś wizji, słychać nas bądź też nie, będą współgrać się, współpracować nasze media, tudzież zrobią nam psikusa, zdarzały się różne sytuacje, w których to mieliśmy okazję się już znaleźć, w związku z powyższym jest to zawsze okazja do tego, żeby się czegoś nowego nauczyć. Gdzieś ten respekt, przynajmniej w takim człowieku jak ja, pozostaje. No ale też przypomnę, że ja już dzisiaj chyba nawet tak zatytułowałam to przy którymś poście, że jesteśmy w świecie wokół kompetencji medialnych. Czyli rzeczywiście same kompetencje stricte jako te technologiczne, techniczne, organizacyjne, tym się zajmują specjaliści od technologii. Natomiast ze mną ustanowiliśmy taki cykl spotkań, który mówi o tym, co w nas jest i gdzie szukać pewnych inspiracji, rozwiązań do tego, co jest i łatwe, ale też i trudne właśnie w kształtowaniu kompetencji medialnych, bo tak jak już sobie od września, chyba od października, regularnie przypominamy, kształtowanie kompetencji jest to proces. Kształtowanie kompetencji medialnych jest to proces dla każdego z nas inaczej przebiegające ze względu na to, jakie mamy doświadczenia, czy dobre, czy częste, czy sporadyczne, czy złe, właśnie w obsłudze i w użytkowaniu różnych mediów i różnych technologii, czy używamy je ze względów zawodowych, czy też one są nam potrzebne dla rozrywki w czasie wolnym, czy też generują pewne problemy w starciu nas jako osób dorosłych, czyli tak jak już też sobie mówiliśmy o wielopokoleniowości, czyli każdy z nas inaczej obchodzi się z mediami i z technologią ze względu na też swój wiek. No, okazuje się, że ma to swoje znaczenie, ponieważ też mentalnie jesteśmy trochę inaczej skonstruowani, bo w innych realiach wychowywani. I samo wzrastanie jakby w innych realiach powoduje, że inaczej pewną rzeczy, tę samą rzeczywistość dzisiaj będziemy postrzegać jako, nie wiem, 20-latkowie, 40-latkowie, 60-latkowie, ale w tym również i to dzisiaj będzie, o tym dzisiaj będzie, będziemy patrzeć z perspektywy zarówno młodzieży, ale również i dziecka. Bo okazuje się, że kompetencje medialne, tak jak kiedyś w sensie zawodowym,
to rzeczywiście było uczenie się włączania komputera, obsługi aplikacji, obsługi komputerów, przechodzenie ze stacjonarnych komputerów na laptopy. Zobaczcie, jaką prehistorię opowiadam. Tymczasem mamy dzisiaj nasze dzieci, naszych podopiecznych, którzy są od początku ze smartfonem, gdzie się przerzuca paluszkiem po ekranie, które by nie wiedziały prawdopodobnie, co zrobić z taką typową, klasyczną klawiaturą telefonu, które od samego początku wiedzą, co to jest tablet, wiedzą, co to jest laptop, powiedzmy tak, komputer, chociaż nawet jak go nie próbują sobie zdefiniować, to mówimy w sensie użytkowym, potrafią włączyć, wyłączyć, przeszukać, odnaleźć to, co ich najbardziej interesuje. A my czasem do tego jeszcze nadal dążymy, w zależności o czym tutaj będzie mowa. Bardzo serdecznie Was witam, bo widzę, że też grono na czacie, to znaczy na wejściu do pokoju się nam poszerza, powiększa. Natomiast zdecydowanie później, gdy przeglądamy sobie statystyki live'ów, no, okazuje się, że jesteśmy całkiem tutaj mile słuchani, więc z tego się bardzo cieszymy. O tyle szczególnie jest to temat dla mnie osobiście ważny, ponieważ od kilku lat jako niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli zajmujemy się kształtowaniem kompetencji medialnych. Otworzyliśmy taką akademię, którą później w grancie mogliśmy szkolić nauczycieli właśnie z tych kompetencji. No i co z tego też wyszło? Jakby pokłosiem jest ten cykl, który tutaj próbujemy też jakby Państwu przedstawić nie tylko dla specjalistów w zawodzie nauczyciela, pedagoga, ale również dla rodziców. Dlatego, że cały system edukacji, wychowania jest oparty na współpracy, na wspólnym rozumieniu, definiowaniu tej rzeczywistości, która dotyczy dziecka, którym wspólnie się w zasadzie zajmujemy. Oczywiście pełna odpowiedzialność i jakby pierwszeństwo we wszystkich decyzjach należy do rodzica. Natomiast rodzic również fajnie, gdyby potrzebował w nas partnera bardziej, aniżeli strony, czy to konkurencyjnej, czy też ścierającej się, czy takiej, która narzuca pewne rzeczy, które nie są wygodne, powiedzmy, w czasie wolnym na łonie rodziny. Więc jakby tutaj w tych kompetencjach medialnych trochę zobaczcie ten obszar, czyli ten kontekst społeczny zaczyna się mocno nam uwypuklać. I mówiliśmy już tutaj o wielu rzeczach, o wzrastaniu, o różnicach rozwojowych między dzieckiem a młodzieżą, mówiliśmy o, i też dzisiaj tylko chwileczkę będę później kończąc, trochę odwróciłam to, co, o czym ostatnio rozmawialiśmy, czyli nie mówię, nie zaczynamy od tego, gdzie stawiać granice i dlaczego one są takie ważne, ale skończymy na granicach, ponieważ między innymi mediacje będą potrzebowały różnych technik i różnych rozwiązań. No i w związku z tym, że zapowiedziałam taki temat jak sztuka mediacji, to oczywiście tutaj krótkie sprostowanie na dzień dobry. Nie są to mediacje w sensie prawnym, które wymagają udziału instytucjonalnego. Bardziej chodzi nam oczywiście o mediacje te oparte na relacjach, na kształtowaniu postaw, na budowaniu systemu wartości, na porozumieniu, na rozwiązywaniu codziennych małych i wielkich spraw, które są, dotyczą albo często są generowane poprzez właśnie brak kompetencji medialnych. Zarówno mogą one być po stronie dziecka, co jest oczywiste, bo dziecko się dopiero uczy i wzrasta, ale też często brak uświadomionych kompetencji medialnych ze strony rodziców, bo rodzice zajmują się innymi, w innym zawodzie się przede wszystkim wykształcili, są specjalistami zupełnie w innych dziedzinach, na co dzień nie muszą, tudzież nie mają nawet takiej przestrzeni za bardzo, żeby się długo zastanawiać nad tym, co to jest za proces i na czym on powinien polegać, jaką lekturę sięgnąć i tutaj współpracować. I często wtedy taką lukę uzupełnia placówka, która się nazywa czasem przedszkolem, czasem się nazywa szkołą, jakimś ośrodkiem, w którym się spotykamy wszyscy, i dziecko, i rodzic,
i wychowawca, tudzież pedagog, specjalista, i wówczas mamy okazję do mediacji. No i dzisiaj generalnie chcemy się zająć właśnie takimi mediacjami w kontekście kształtowania kompetencji medialnych. No i należałoby zacząć od początku, czyli oczywiście przede wszystkim zdefiniować sobie, co to będą w ogóle mediacje, kto to jest mediator, no i jak to się ma do tego kształtowania tych kompetencji medialnych. Stąd takie trzy najważniejsze punkty. Pierwsze to, na czym polega w ogóle sztuka mediacji, co się za nią kryje, jak należy rozumieć, dlaczego ona odgrywa taką istotną rolę właśnie w naszym życiu, każdej z tych trzech osób w tej naszej triadzie wychowania, tudzież kształtowania postaw medialnych. Drugie to, kiedy mediujemy z dzieckiem i dlaczego warto. No, że warto, to raczej wychodzimy z założenia, że skoro już o tym mówimy i chcemy na to poświęcić całą jedną godzinę poniedziałkowego wieczoru, to zakładam, że wszyscy tak samo na to patrzymy, warto. Tylko kiedy to zachodzi, kiedy to ma sens i jak to powinno wyglądać i czym na pewno nie są mediacje, bo to jest też, bardzo bym powiedziała, ważny temat. No i trzeci obszar. Tutaj będzie najwięcej nawiązań do tego, na czym skończyliśmy ostatni nasz webinar styczniowy, czyli to porozumienie dziecko-rodzic-nauczyciel w zakresie kształtowania właściwych postaw w edukacji medialnej. Powiem tak, różnice tutaj są takie, ponieważ jak już ci z Państwa, którzy są tutaj i słuchają co jakiś czas mego słowa na zaproszenie Sylwestra Zasońskiego i mentora, to wiecie Państwo, że pracuję również jako specjalista, pedagog specjalny i jako tutor rozwojowy i w związku z tym taka praktyka bezpośrednia jeden na jeden albo jako osoba towarzysząca pewnemu procesowi wychowania we współpracy nauczyciel a rodzic z uwzględnieniem potrzeb dziecka powoduje, że rzeczywiście trzeba tutaj sobie pewne rzeczy mocno uporządkować. I to, co jest ważne, i to jest ważne dla każdego z nas, bo tutaj jest ta nasza asertywność w roli, w której jesteśmy. Z drugiej strony są to nasze granice, ale są to również nasze możliwości. I teraz przy mediacjach to jest bardzo ważne, ponieważ no, trzeba ustanowić tutaj, tak, kto co może, czego nie. Najwięcej błędów może popełniać oczywiście dziecko, ponieważ to dziecko jest w pewnym sensie poddane w tym procesie pewnym zabiegom, pewnym zachowaniom, pewnym granicom, które stawiamy czasem jako placówka, a czasem jako rodzice. I ponieważ zachodzi pewien balans między tym, co w środowisku tak zwanym domowym, czyli w tym kontekście społecznym, najbliższym, rodzinnym, a kontekście szkoły, przedszkola, instytucji, to czasami jest tu gdzieś za dużo, a tam gdzieś za mało. W związku z czym musimy ustanowić pewien konsensus, pewne porozumienie, wynegocjować wspólną postawę wobec dziecka. Wtedy jest spójność i ta spójność jest gwarancją wysokiej jakości oddziaływania, szybkich, dobrych efektów i dobrego zrozumienia przez dziecko, gdzie są jego granice i gdzie są jego możliwości. I kiedy są wszyscy zadowoleni, to jest coś, co oczywiście każdy z nas chce osiągać codziennie, tak i prywatnie, i zawodowo. Więc jakby tutaj będziemy do tego dążyć, to są nasze takie bardzo ważne punkty. Ja zawsze tutaj podkreślam rolę moich źródeł. Jest zdecydowanie szersze grono tych osób, instytucji, które się zajmują podobnymi tematami, o których ja tutaj mówię. Ja w zasadzie zawsze podaję taką pigułkę do tego, żebyśmy trochę nad tym się pozastanawiali, poddali to jednak pod pewną rozwagę, bo to jest taki czas, kiedy wspólnie możemy przez tą godzinę rzeczywiście się nad tym zastanowić. W normalnym trybie wiecie, że jak się nie wyrwiemy, to trudno jest nam tak posiedzieć i pomyśleć i porozmawiać z kimś, no a co to w ogóle znaczy.
Więc zakładam, że odrabiamy tutaj pewne, teraz jest zakazane zadania domowe, ale takie zadania, które każdy z nas ma. A zatem co to jest ta mediacja? Pierwsza rzecz, no to wiadomo, potrzebujemy odwołać się do źródła, więc wiadomo, jak większość słów, zdecydowana większość słów pochodzi z języka łacińskiego, od słowa mediato, mediare, czyli być w środku, pośredniczyć, od słowa medius, środkowy, czy też bezstronny. Jako językowiec mogę powiedzieć, że w zasadzie sens tego, co opisuje dane słowo, czyli tutaj akurat jest też czasownik, jako czynności opisujące te nasze działania, to rzeczywiście to już wiemy, że jest to bycie w środku, jednocześnie pośredniczenie pomiędzy czymś a czymś i w dodatku jest tutaj nadane również środkowe, bezstronne pośredniczenie, czyli takie, które nie załatwia niczyich interesów, bo w przeciwieństwie do mediacji postawimy na przykład manipulację. I tutaj bym powiedziała, że to jest pierwsza z granic, które trzeba sobie jasno postawić. Nie chodzi tutaj o budowanie strefy wpływów i osiągania tylko i wyłącznie zadowolenia jednej ze stron, tylko jest to szukanie złotego tak zwanego środka. No i tyle. A to, co mi się podobało tutaj w tym źródle, które teraz będzie nam towarzyszyć cały czas, to jest właśnie ten pośrodku siedzący tak zwany mediator, który z dużą powagą i uwagą, jednocześnie koncentracją na swoim zadaniu, czyli tym mediowaniu, właśnie zbiera te skłębione wszystkie swoje myśli, znaczy ich myśli dwóch stron i z tego plecie coś, co ma powstać jako ta wysoka jakość rozwiązań. Szalenie mi się to podoba, jest to zaczerpnięte ze źródła psychologia, mediacje, porozumienie, szyte na miarę i rzeczywiście to jest też bardzo ważne, szyte na miarę, to znaczy mediacje nie mogą być schematyczne, jeden schemat pasuje do jednego, drugi pasuje do czegoś innego, zresztą w ogóle chyba schemat w ogóle tutaj nie pasuje, czyli krótko mówiąc, nie każde rozwiązanie jest dobre tak samo dla wszystkich i tutaj ta pewna elastyczność, która powinna towarzyszyć przy dobrych chęciach rozwiązań na miarę danej sytuacji, na miarę danej osoby, jest tutaj również absolutnie bezwzględnie potrzebna. No, to tyle wstępów. Natomiast w takim razie to kiedy ta mediacja zachodzi, czym jest w ogóle mediacja i spójrzmy na to, jak to jest z kolei wzięte, poparte tutaj opisy z takich źródeł jak przedszkola, szkoły, tam gdzie dochodzi do albo są stosowane mediacje rówieśnicze. Czyli tam będziemy mieć wspólny interes. Jest dwoje dzieci, które są w jakimś konflikcie, osoba trzecia postronna ma za zadanie doprowadzić do konsensusu, do porozumienia, do rozwiązania. Na tym polegają mediacje rówieśnicze. Ale wykorzystajmy to, ponieważ to jest przestrzeń budowana również w przedszkolu, również jest budowana w szkole. Czyli dla rodziców jest to taki sygnał, jak to zachodzi tam. Czyli krótko mówiąc, gdy będę rozmawiać jako rodzic z przedstawicielem jakiejś placówki, to prawdopodobnie spotkam się z takim rozumieniem mediacji, jeżeli do takowych zostanę zaproszona. Dlatego ją przedstawiam. Mediacja odbywa się w obecności osoby trzeciej, która jest bezstronna, akceptowana i neutralna. Czyli nie załatwia interesów żadnej ze stron. Kolejna definicja to mediacje to niepośrednictwo, czyli jedna powiedziała, druga powiedziała i ja teraz się podzielę naprzemiennie, że tak powiem, tą informacją.
Tu jest również pozasądowa zaznaczona, ponieważ gdy tak byśmy sobie chcieli, od razu wrzucamy mediację powiedzmy do internetu, ja zawsze tak się przygotowuję zresztą do naszych spotkań, buszując, wertując różne strony, przeglądając, to pierwsze co to wchodzą mediacje głównie sądowe, one mają podobne cele, tylko że załatwiają dużo poważniejsze sprawy, szczególnie, że one je, że tak powiem, są przypieczętowane pieczęcią sądu, tudzież mediatorów sądowych i w związku z powyższym nabierają bardzo wielkiej wagi. Są to również dobre rozwiązania. Dużo by o tym mówić, natomiast nie dzisiaj o tym rozmawiamy, ponieważ my raptem będziemy zajmować się w tym kontekście tych poważnych spraw międzyludzkich kształtowaniem kompetencji medialnych. A zatem my w szkole, w placówce, pamiętajcie, nawet jeśli jesteśmy specjalistami, czyli w zasadzie pracownikami publicznymi, to również reprezentującymi system oświaty, to nie jesteśmy sądem i nie jesteśmy do tego powołanymi mediatorami, którzy w jakiś sposób formalny są w stanie tutaj załatwiać sprawy. Jeżeli podejmujemy mediację, jest to absolutnie oparte na chęci dojścia do jakiegoś konsensusu w kierunku osiągnięcia dobra dziecka. Tak i tylko zawsze to dobro dziecka, jego rozwój, jego kształtowanie postaw, jego możliwość przekroczenia pewnych progów rozwojowych, mentalnych również w tym, psychicznych, emocjonalnych, jest to coś, co jest wytyczną dla takiego pracownika, specjalisty w placówce, po to, który się chce spotkać z rodzicem i przedstawić swoje postrzeganie sytuacji rozwojowej dziecka. A zatem jest to pozasądowa metoda rozwiązywania problemów, dzięki czemu jest mniej przykre dla stron konfliktu. Celem takiej mediacji nie jest ustalanie, kto ma rację, jakie są czyje interesy i potrzeby stron, jest to po prostu rozwiązywanie problemu po to, żeby było porozumienie akceptowane przez dwie strony. To znaczy, że jesteśmy w stanie to dalej kontynuować, jesteśmy w stanie zastosować, jesteśmy w stanie to utrzymać, to może trwać, ten proces możemy rozpocząć. I to jest coś, co jest tutaj bardzo istotne, żebyśmy potrafili wytrwać. I to jest bardzo ważny też taki przekaz zarówno dla strony pracownika, specjalisty, jak również dla rodzica. I wiecie Państwo, to jest też tak, że z jednej strony będzie nam trudno, bo pracownik wraca i ma całą 30, tak jak w przedszkolu osób, czy tam 25 osób, wraca do szkoły, ma swoją całą garstkę też sporą swoich różnych problemów do rozwiązania, a rodzic wraca do swoich problemów, do swojej pracy, do swojej codzienności, ale ten proces, jeżeli się umawiamy, powinien trwać, tak? I to jest pewne nasze ustalenie. Czyli krótko mówiąc, mediacje to sposób na wypracowanie satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych i poufnych rozmów. I to jest kolejny aspekt mediacji. To nie jest rozmowa, która może być powtórzona dziesiątkom osób. To jest rozmowa, która jest ustaleniem między jedną stroną a drugą na poczet dobra tej trzeciej, czyli dziecka. I stąd jest wyznaczona często do tego jakaś osoba, która może być bezstronna, ponieważ no, tylko ona jest gwarantem tego, że utrzymujemy się w tej umowie. To jest jedyna taka gdzieś rzecz, ale również umowna, która jest prowadzona w takiej rozmowie. I teraz to jest też bardzo ważny punkt, bo jeżeli sobie ja odwołuję się do takich doświadczeń, które posiadam jako pracownik oświatowy. Natomiast gdy to przełożymy teraz na stronę rodzinną, to teraz zobaczcie, jakie są dwie strony, które się muszą umówić. Zazwyczaj mogą to być na przykład rodzice, czyli mama i tata.
trzecia osoba postronna mogłaby tutaj ich utrzymać, doprowadzić najpierw do pewnego wypracowania wspólnego modelu wychowania w tym zakresie, czyli tu będziemy mówić w kontekście kompetencji medialnych. Jak długo dzieci mogą korzystać z mediów, tak? Jakie treści mogą przyswajać, od ilu lat te treści są dla nich dozwolone, w jakich sytuacjach mogą je oglądać i tak dalej, i tak dalej. Czyli krótko mówiąc, często też tak jest, że trudne sytuacje albo takie ogólne przyzwolenie, dozwolenie na pewne zachowania dziecka wynikają z tego, że po prostu rodzice często mają odmienne modele i z mamą jest tak, z tatą jest inaczej, dziecko zawsze, wiecie, korzysta, to przykorzysta, z tym przychodzi do na przykład przedszkola, gdzie są jasno określone zasady i wtedy jest pewien zgrzyt. I to jest, nikt tutaj nie chce źle, to są sytuacje typowo życiowe, rodzinne, sytuacyjne, natomiast pamiętajmy, że jeżeli mamy kształtować, jeżeli mamy prowadzić proces świadomego wychowania, to musimy być świadomi tego, co zachodzi. I stąd tutaj, a w kontekście też jakby kształtowania tych kompetencji medialnych, my już sobie mówiliśmy przynajmniej na trzech webinariach wcześniejszych, że jest mnóstwo zagrożeń, które się generują poprzez złe obchodzenie się z tymi kompetencjami albo niedocenianie ważności pewnych zasad w tym obcowaniu z tymi mediami. One są wszystkie genialne, cudowne i o tym usłyszycie właśnie od Sylwestra, od innych tutaj specjalistów technologicznych. Natomiast to jest wszystko dozwolone pod warunkiem, że wiemy, jak z tego korzystać, żeby to było dla nas bezpieczne. I tego chcemy ostatecznie, tak w gruncie rzeczy, to osiągnąć z dziećmi. Więc przechodzimy dalej i patrzymy w takim razie, no to kto to jest ten mediator, tak? Czyli w placówce to jest jeszcze, tak szczerze mówiąc, pół biedy, można powiedzieć, tak? Zawsze się znajdzie ta osoba trzecia z zewnątrz, która może być taką osobą obsadzoną w roli mediatora. Dzień dobry, witam Was serdecznie, Honorata, Filip, dziękuję, że się odzywacie, witamy Was serdecznie. Natomiast w domu musimy sobie, czyli w rodzinie, i wiecie, to ja teraz mówię jako doświadczenie właśnie pedagoga specjalnego. Trudno czasem jest w domu wypracować wspólny model. Natomiast jeżeli miałobyśmy tak szczerze mówić o takich oczekiwaniach, to wynegocjowanie między sobą pewnej wspólnoty w postrzeganiu, w rozwiązywaniu tych pewnych kwestii, które są czasami kluczowe dla rozwoju dziecka, są tutaj, no, bym powiedziała, długie w negocjacjach, tudzież w mediacjach, natomiast później bardzo łatwe stosowanie jest tego, tak? Bo wszyscy pracujemy, strzelamy do tej samej bramki gole. I to jest coś, co jest warte zachodu. Stąd taką ważną rolę odgrywa tutaj właśnie mediator. Co jest jego zadaniem? Do zadań jego w trakcie trwania mediacji, czy w trakcie dogadywania się, porozumiewania, ustalania tych pewnych kwestii, to jest po pierwsze, mediacja jest oparta na komunikacji. My musimy się wspierać w tym komunikowaniu, czyli dlatego też ja dużo słów, i Sylwester mi na to pozwala, bo ja wielokrotnie się pytam, czy ja za dużo nie mówię, ale właśnie ponoć o to chodzi. Ale słuchajcie, to ktoś kiedyś musi wam wszystkim nam sobie powiedzieć. Czyli bez komunikacji nie będzie mediacji. My musimy sobie patrzeć prosto w oczy czasem, najlepiej, i po prostu rozmawiać, czyli tak definiować, co rozumiemy pod pojęciem, gdy mówię tak i tak, a czego nie rozumiemy, bo często nasze wydawane komunikaty, zresztą nie tylko w kontekście oczywiście kompetencji medialnych, tylko wielu innych również, są źle odbierane. Natomiast jeżeli mówimy o mediacjach w kontekście dobra dziecka, no musimy się dogadać, krótko mówiąc. Czyli pierwszy punkt mediacji to jest komunikacja. Drugie,
i to też trzeba sobie przyjąć jako taką zasadę, to jest łagodzenie ewentualnego napięcia i stresu. A jak my najczęściej próbujemy coś przeforsować? To znamy to wszyscy, tak? Niezależnie jak dzisiaj miło sobie tutaj rozmawiamy, to znamy wszyscy różne sytuacje, kiedy to już nam się przelewa i zaczynamy tak zwaną mediację, która nie jest mediacją, tylko jest tak zwanym wyrzucaniem, forsowaniem pewnego swojego stanowiska, swojej racji. Natomiast my w mediacjach jest zasada, że starajmy się zadbać o osobę, która ma coś do powiedzenia, jeżeli musimy ją usłyszeć. Żeby ją usłyszeć, no, trzeba obniżyć, że musi się wypowiedzieć, żeby mogła się wypowiedzieć, no, trzeba zadbać o to, żeby to nie było sytuacją stresową. No i też jakby pomoc w osiągnięciu porozumienia, jeżeli my się znamy, jeżeli, nie wiem, tak jest, że często jako patrząc na sytuację specjalista rodzic, znamy się, bo rozmawiamy o pewnych w różnych kwestiach i wiemy, że czegoś nam potrzeba, czasami czasu, czasami pytania dodatkowego, czasami uśmiechu, czasami dobrego słowa, czasami dopowiedzenia, to stosujemy to. Ale również w mediacjach rodzinnych na poczet ustalenia pewnych kwestii, które później mogłyby być tematem do ustalenia w mediacjach z placówką, w kontekście kształtowania kompetencji medialnych, to pamiętajmy, że jeżeli jest to wypracowane stanowisko, właśnie bezstresowe, bez napięcia, w pełnej komunikacji i porozumieniu, to znaczy, że przedstawiacie Państwo jako rodzice, my jako rodzice przedstawiamy punkt uzgodniony, na który jesteśmy gotowi. I to jest bardzo ważna wtedy informacja dla na przykład takiej osoby odbiorczej, że tak powiem, reprezentującej dobro dziecka, tak, potrzebę dziecka rozwojową, patrząc na to oczami specjalisty. To jest bardzo ważne. I ja na razie tak to wygląda, jakbyśmy mówili o jakichś teoriach, słuchajcie, ale tak naprawdę to ja mam za nadrzu tutaj konkretne sytuacje spotkań z rodzicami, kiedy po prostu często, i za chwilę będę to starała się Wam pokazać bardziej, dochodzi do sytuacji dziwnych zachowań dziecka, które są generowane poprzez zbyt dozwolone sytuacje czasowe, treściami okraszone, po prostu nieadekwatne do wieku w stosunku do dla dziecka danego, tak? I z tego powodu są generowane trudne zachowania. Więc żeby to z tego też powodu, zresztą rozmawiamy z rodzicami. Więc teraz uwaga, patrzymy sobie dalej. Teraz ten mediator, jeżeli to byłby ktoś, i to jest też bardzo ważne ćwiczenie, tak sobie myślę, dla nas wszystkich, bo w przedszkolu to musi być osoba, która będzie z zewnątrz, która nie będzie znajoma, czyli to nie może być jakoś, najczęściej wychowawca jest stroną, a wchodzi ktoś trzeci, w rodzinie będzie ktoś jeszcze inny. Natomiast spójrzcie, kim jest ten mediator, a kim na pewno nie jest, żebyśmy go polubili, żebyśmy go nie starali wystawić jak taką zbędną kozę w domu o jedną za dużo, tylko rzeczywiście jako kogoś, kto ma nam dobrze posłużyć, że tak powiem, swoją osobą. Po pierwsze, mediator to nie sędzia i nie rozstrzyga sporu, bo wcale nie o spór tutaj chodzi. Po drugie, i to jest też bardzo ważne, często mylone, nie jest terapeutą i nie prowadzi psychoterapii. Czyli nawet jeżeli coś od siebie powie, to pamiętajmy, nie jest to wiążące jako wytyczna, wyrocznia do tego, że stosowanie się do pewnego spostrzeżenia jest rozwiązaniem. Ale też nie należy się go bać z kolei, ponieważ on nie jest terapeutą, i nie będzie to psychoterapia. Dalej, nie jest również doradcą prawnym. Mediacje, które są oparte na relacji, na porozumieniu, na komunikacji, na wspólnym dążeniu do osiągnięcia jakiegoś rozwiązania, nie mają charakteru formalnego, nie są poparte i nie jest to tylko i wyłącznie wytyczna jakiegoś przepisu prawa. Tylko jest to nasza dobra wola dochodzenia do porozumienia.
I kolejna rzecz to jest i nie narzuca gotowych rozwiązań. I od tego dzisiaj zaczynałam. Nie ma schematu jednego na dobrą mediację dla każdego jednego następnego, który byłby w naszym doświadczeniu. Tak? Możemy się dzielić doświadczeniem i bogate doświadczenie jak najbardziej jest tutaj bardzo wskazane, natomiast oczywiście każda sytuacja jest inna, ponieważ uwarunkowania są inne, ponieważ mówimy o innym dziecku, o innych rodzicach, o innej placówce, o innych sytuacjach, o innej nawet grupie w tej samej placówce. Czyli mamy mnóstwo rzeczy, które są średnią składową całego procesu, na który się umawiamy. I teraz dalej. To, co robi mediator? Organizuje spotkanie. Tak, zaprasza, że wszyscy wiemy, że chodzi o mediację, czyli rozmowę prowadzącą do dobrych rozwiązań. Dalej, niweluje napięcia między stronami, czyli chodzi o to, że strony mogą w różny sposób, najpierw na przykład to, co też często jest, wydaje mi się, że nawet naszą taką cechą ogólnonarodową, wyrzucamy z siebie pewien balast. Balast pierwszych emocji, pierwszych skojarzeń. Natomiast po tym zaczyna, bez tego na przykład nie możemy przejść do takiego racjonalnego myślenia o pewnych kwestiach. Więc mediator jest od tego, żeby trochę to zbalansować. Czyli niwelujemy to napięcie i ktoś to musi zrobić. Tak? Ktoś się musi tym zająć. Dalej zadaje pytania w celu rozpoznania źródła pewnych postaw, pewnych zachowań, pewnych emocji, pewnych braków w porozumieniu się. I to jest też tutaj bardzo, bardzo istotne. Gdybym tylko na przykład rozmawiała w ten sposób, wie pan, najlepiej będzie tak, tak, tak i tak, albo rozumie pani, ja bym zrobiła to, to i to i to, to ani to nie będzie dla tego pana, ani dla tej pani oczywiście dobrym rozwiązaniem. To musi być absolutnie coś, na co i pan, i pani będą gotowi. I teraz dopiero po wysłuchaniu, i takim ważnym elementem jest właśnie to wysłuchanie, po to, żeby po pierwsze móc poznać, rozpoznać i szukać dalszych rozwiązań. No i teraz, co w takim razie proponuje taki mediator? Zachęca kreatywnie obie strony do poszukiwań rozwiązań sporu. Zobaczcie, teoria jest cudowna. Natomiast co to znaczy w praktyce? Jeśli zachowałam się tak w konkretnej sytuacji i nie dało to żadnych dobrych rezultatów, to jak mogłabym w moich realiach, wyobrażając sobie siebie, inaczej postąpić? I samo to już wyobrażenie, postawienie siebie w jakiejś innej sytuacji, tak jest już właśnie takim kreatywnym poszukiwaniem różnych rozwiązań. Być może w tych propozycjach rzucanych z prawej i z lewej strony okaże się, że przy którymś wariancie będzie bliżej, czyli będzie łatwiej, będzie bardziej akceptowalne pewne zachowanie, pewne rozwiązanie, stąd będzie to łatwiejsze do zastosowania. I teraz znowu przypomnę, w jakim kontekście. Na przykład mówimy o czasie, kiedy dzieci mogą korzystać z mediów. Sposobu, w jaki mogą korzystać z mediów, sprzętu, na jakim mogą korzystać, mieć dostęp do internetu, treści, jakie mogą oglądać, a jakich nie, i jak wspólnie reagujemy na pewne rzeczy. To są między innymi, są takie, wiecie, najszybsze przechodzące mi do głowy aspekty kompetencji medialnych, które od naszych postaw wspólnych rodzica i rodzica będzie zależeć to, z czym dziecko przychodzi do przedszkola, do szkoły i jak sobie z tym radzi. Dalej, w przedszkolu, w szkole przekazuje nauczycielom mediator wiedzę potrzebną do korzystania z pomocy mediatorów. Trochę ja teraz taką robotę tutaj robię, szczerze mówiąc, ale też jestem umówiona z różnymi osobami, z którymi też zdarza mi się pracować, że spotykamy się na tych webinariach po to, żebyśmy właśnie odpracowywali, tak jak już wam dzisiaj powiedziałam, prace domowe, czyli chwilę, godzinę się razem poreflektujemy nad jakimś tematem, który jest dla nas wbrew pozorom bardzo ważny.
No musimy na to znaleźć czas, potrzebna jest nam do tego grupa, pewne źródła i teraz jakby każdy z Was miał szukać sobie w iluś 10 powiedzmy stronach, nie wiem, różnych inspiracji i o różnych waszych po różnych waszych doświadczeniach, nie wiem, czy byłaby dzisiaj kolacja na stole, a tak to przynajmniej takie rzeczy mam. Więc trochę tak jest, że jestem umówiona tutaj i z dyrektorami, i z nauczycielami, i z rodzicami na to, że się spotykamy, po to, żeby właśnie podywagować, trochę się zastanowić, pewne rzeczy sobie uzmysłowić, poukładać, po prostu o tym zacząć myśleć, ponieważ i tak wszystko jest tak naprawdę w naszej głowie jest początek tego, czyli jak zaczniemy o czymś myśleć, tak też będzie nam z czymś łatwiej pójść do przodu, tak? Pewne rzeczy, szukać pewnych rozwiązań i nawiązywać przede wszystkim komunikację w tych obszarach rozwojowych dziecka. Dalej, mediator współpracuje z dyrektorem przedszkola, szkoły, pedagogiem, psychologiem, wychowawcami. Tak, jako taki specjalista współpracuję po to, że czasami jest mi potrzebne dziecko, żeby sobie z dzieckiem popracować. Często potrzebuję rodzica, żeby z rodzicem porozmawiać, ale też bardzo często rozmawiam, ponieważ najwięcej czasu i najlepiej w różnych sytuacjach takich społecznych czy relacjach rówieśniczych chociażby, albo w sytuacjach zadaniowych, wychowawca widzi każde dziecko w swojej grupie. I teraz załóżmy, że takim najbardziej ważnym momentem, kiedy dziecko musi być mieć taki pierwszy szczyt rozwojowy, że tak to określę, to jest na przykład na poziomie przedszkola przygotowanie do wyjścia do szkoły. Zobaczcie, jaki to jest bardzo ważny próg. Tam jest gotowość dziecka do podjęcia zadań szkolnych, pracy w technikach szkolnych. Do tego jest jemu potrzebna pełna samoświadomość, w tym samoocena odpowiednio dobrze usytuowana, wysoka, po to, żeby mógł podejmować ze spokojem, bez napięcia nowe wyzwania, zmianę środowiska, zmianę otoczenia, zmianę rówieśników, nowe zadania, nowe książki, nowa pani. Tak naprawdę zmienia się cały świat i do tego rzeczywiście z poziomu przedszkola przygotowujemy dziecko, ale zobaczcie, media są tutaj też bardzo ważne, ponieważ z jednej strony w szkole mogą się pojawić one inaczej używane, chociaż już teraz z tego co mi wiadomo, jest wiele przedszkoli, które jest wyposażone w odpowiednie media, czyli też nośniki, czyli tablice i inne monitory, komputery i tak dalej, więc jakby dzieci mają do tego dostęp, ale uczą się użytkować tego albo korzystać w sposób dozwolony, odpowiednio, że tak powiem, pokierowany dydaktycznie przez wychowawców. Niemniej jednak nie mówimy tylko o tym, że dziecko przychodzi do domu, to jest akurat niemożliwe, przychodzi do domu i właśnie jest pod wpływem tego, co obejrzało złego na przykład w telefonie. Takich rzeczy się nie zdarzają. Natomiast dziecko czasem przychodzi do przedszkola i przynosi pewien problem, który wynika z tego, co nie zostało uzgodnione właśnie w systemie rodzinnym, czyli na przykład zbyt długo coś oglądało, niewłaściwe treści oglądało, tak? Jest zafiksowane, jest praktycznie, no tutaj jest bardzo trudno, wiecie, to jest też Państwo, i my o tym już mówiliśmy na wcześniejszych webinariach, do których Was zapraszam, żeby sobie obejrzeć, mówiliśmy, jaki wpływ ma niewłaściwe użytkowanie, nadmierne wystawienie dziecka na kontakt właśnie z mediami, ja to nazywam tak ogólnie, szczerze mówiąc, natomiast z tą technologią, tak, czyli jakie to ma działanie, oddziaływanie na mózg, na emocje, na rozwój, więc to jest coś, co zaburza później jego funkcjonowanie. Dzisiaj króciutko tylko o tym na finale dopowiem, przypomnę takie najważniejsze rzeczy. Czyli krótko mówiąc, to udzielanie wsparcia jest tutaj ze strony tego mediatora bardzo istotne, ponieważ też często jest tak, i to chyba chciałabym podkreślić, że pedagog, nauczyciel, dyrektor będący wykwalifikowaną kadrą w systemie oświaty i wychowania, łatwiej nam jest pewne rzeczy nazwać.
Natomiast z pełnym szacunkiem dla wszystkich rodziców, którzy wykonują, specjalizują się w innych dziedzinach zawodowych, specjalistów, wiem, że po prostu jest czasem trudniej nazwać to, co się dzieje, to, co z czego wynika. Nie myślicie Państwo w taki sposób. I w związku z powyższym, to często my jesteśmy tą pierwszą tubą, która, że tak powiem, grzmi i głośno mówi na temat tego, co się dzieje z dzieckiem, gdy, co oznacza takie zachowanie albo inne, na co zwrócić uwagę, nazywamy pierwsze rzeczy. I to jest też bardzo, z tego ja polecam wszystkim rodzicom korzystać, ponieważ no, to jest również misja wpisana w wizję każdej placówki oświatowej wraz z wychowaniem. Natomiast pamiętajmy, że jest to placówka wspierająca rozwój, kierunkująca rozwój i osiągnięcia edukacyjne, natomiast przede wszystkim kręgosłup dają środowiska rodzinne. I tutaj to jest taka rzecz, na którą bym chciała Wam zwrócić uwagę. I kolejna rzecz, takie zadałam sobie dwa pytania. Pierwsza, to ktoś zapyta, a to ściągnęłam z jednego przedszkola, ale was tutaj, ale polecam to przedszkole właśnie w swoich źródłach, to dlaczego ta mediacja? Dlatego, że mediacja stwarza sytuację do szybkiego rozwiązywania zaistniałego konfliktu, umożliwia odreagowanie emocji, to co już powiedziałam, wyrażanie swoich uczuć, pozbycie się lęku, zadośćuczynienie moralne i wspólne wypracowanie porozumienia. Można by było powiedzieć w skrócie, chodzi o to, żeby się dogadać, ale nazywając to tak całkiem poważnie, mediacyjnie, to właśnie o to wszystko chodzi. Ja muszę zapomnieć, co było złe, bo dzisiaj przekraczam ten próg, wyrzuciłam z siebie jakieś emocje, nazwaliśmy pewne problemy, porozumieliśmy się w kierunku tego, co ma być teraz i od teraz ma być lepiej, bo nie chcemy wszyscy kontynuować pewnych doświadczeń i zarówno emocjonalnych, jak również no, każdych jednych związanych z pewnymi sytuacjami, które narastająco są trudne dla wszystkich. Tak? Trudne są dla wszystkich, dlatego że pamiętajmy, że dziecko, które jest dzieckiem bez granic, dzieckiem bez zasad, dzieckiem, które może wszystko, a nie musi nic, to jest dziecko, które odstaje od takiego ogólnie przyzwolonego funkcjonowania społecznego w grupie. I wcale dobrze to nie wychodzi. To jest dziecko, które może, możemy powiedzieć, że stwarza jako pojedynczo patrząc problemy, ale i możemy się nad nim pochylać, bo będziemy się pochylać. Natomiast pytanie to, dlaczego my mediujemy? No dlatego, że chodzi o to, żeby to dziecko również miało szansę bycia lubianym, szanowanym, uznanym, osiągającym sukcesy, chwalonym, głaskanym, jeśli taka jest potrzeba, oczywiście w sensie niekoniecznie fizycznym, co po prostu pochwalonym, może tak to określę, nagradzanym i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli będziemy, i stąd jest ta potrzeba mediacji, po to, żeby budować, kształtować kompetencje medialne. Podkreślę tylko jeszcze raz, że jeśli jako rodzice sobie tego nie narzucimy, to trudno będzie to wyegzekwować i oczekiwać od dziecka. A wierzcie mi Państwo, że zdarzyło mi się nieraz w różnych bardzo sytuacjach na przestrzeni bardzo wielu lat, niekoniecznie ostatnich, słyszeć takie, a dlaczego tak robisz, a nie mówiłem, a ja bym tak nie zrobił. Słuchajcie, to jest bardzo często słychać, widać, jeżeli świadomie jest obserwatorem tego, co widzimy, oczekujemy od dzieci tego, czego sami nie dajemy, oczekujemy od dzieci tego, czego sami nie pokazujemy. I tutaj bym powiedziała stop temu takim postawom. Po to jest właśnie misja każdej placówki, żeby mediować, nie negocjować. Bo negocjuje się w interesach, mediować na poczet wspólnych, dobrych rozwiązań dla wszystkich stron, rodzica, dziecka, no i placówki. Placówka korzysta z tego wtedy,
kiedy po prostu ma poukładaną współpracę w tym kształtowaniu, bardzo świadomie wybranym, opisanym w każdym programie pracy, wychowania, że tak powiem, swoich podopiecznych. I drugie pytanie, gdyby ktoś zapytał, to kiedy mediacja? I teraz zbliżamy się do tego, dlaczego warto mediować, to że zbliżamy się też do naszego takiego podsumowania, które będzie leciutkim nawiązaniem do tego, co było w ostatnim styczniowym webinarze. Czyli zobaczcie, kiedy mamy sytuacje wymagające podejmowania mediacji z pozycji, z punktu patrzenia placówki. Na przykład uporczywe dokuczanie kolegom, poniżanie ich, wyśmiewanie, przezywanie, stosowanie pewnych technik mobbingu, powiedzmy elementów mobbingu. Dalej, naruszanie nietykalności cielesnej, uderzanie pięścią w twarz, kopanie, szczypanie, gryzienie. A jakbyście sobie teraz otworzyli tak całkiem na marginesie jakąś lekturę, która by opisywała zachowania trudne dziecka w przedszkolu, zachowania trudne dziecka w szkole, to jakie byście znaleźli? No właśnie takie. A jakbyśmy jeszcze dalej poszukali w literaturze i byśmy poszukali zaburzenia, zachowania trudne wynikające z zaburzeń emocjonalnych dziecka, już nie patrząc na razie na to, co jest źródłem tego, będzie ich bardzo wiele tutaj również. A jeżeli poszukamy zachowań trudnych, generowanych przez niewłaściwe postawy, które dziecko przynosi, powiedzmy, z kontekstu społecznego, czyli często niekoniecznie rodzinnego, bo niekoniecznie w domu, czasami wśród rówieśników, na podwórku, wśród kolegów pewne rzeczy się dzieją. Nie wiem, może być w różnych miejscach, w których podpatruje pewne zachowania, ale nadal jest to kontekst społeczny, to zobaczcie, to również będą podobne, trudne zachowania, te i wiele innych, tak? Bo tutaj w przedszkolu byśmy na pewno, tutaj wychowawczynie by dodały całe mnóstwo innych jeszcze rzeczy, natomiast w szkole również możemy jeszcze wiele innych rzeczy znaleźć, oczywiście to są tylko jakieś wybrane przykłady, kiedy na pewno trzeba mediować. I to jest bardzo ważna rzecz, która często wymyka się spod kontroli wtedy, kiedy nie stawiamy odpowiednich granic. I teraz często mówimy, to jest akurat slajd już właśnie z styczniowego webinarium, teraz te kilka będzie następnych również, ale inaczej poukładanych właśnie pod to, żebyśmy sobie zreflektowali. To dlaczego ważne są te granice? Ważne są granice zarówno w środowisku rówieśniczym, ale w rówieśniczym często się przenoszą z granic tych rodzinnych, domowych, społecznych, tych pierwotnych. I stąd potrzebujemy mediować często między systemem rodzinnym a systemem szkolno-przedszkolnym, nazwijmy to tak. I mamy również granice emocjonalne. Coś, co dla nas jest niedopuszczalne w systemie, nie wiem, ogólnym, powiedzmy, że są pewne zasady, jest kiedyś to nazywało regulamin zachowania, powiedzmy, w szkole, to tam są mamy pewne ograniczenia i wskazania do zachowania pewnych postaw w środowisku szkolnym, przedszkolnym i tego musimy się trzymać. I dlatego między innymi stop granice i dlatego właśnie potrzebujemy mediować, ponieważ gdy ich nie ma, a zdarza się często, że są naruszone, to powoduje w dzieciach wszystkie te zachowania, z powodu których przed chwilą jako zachowania trudne mówiliśmy o tym, że poddane są mediacji. Ale powiem więcej, również na ostatnim styczniowym webinarium mówiliśmy o granicach emocjonalnych. Jak myślicie Państwo? I to powtórka jest właściwie. Jeżeli dziecko będące, nie wiem, 5-6-latkiem, gra w gry, gdzie się strzela, zabija i nie wiem, krzyczy i demoluje i w ogóle tam różne rzeczy odchodzą. I jest to na pewno dla grupy wiekowej starszej. Czy to jest również nieprzekraczanie granic emocjonalnych? Jeżeli są to techniki walki, które są oparte na przemocy,
to również dziecko bardzo często zatraca granicę między tą realnością a tą, co widział w grze, i często dochodzi do przekraczania granic fizycznych. I tutaj chcę bardzo mocno podkreślić, że rodzice bronią, niemożliwe, to się nie dzieje, w domu tak nigdy nie jest, bo w domu nie musi być, dlatego że rówieśników ma się dopiero w grupie, w przedszkolu, w szkole, i w związku z tym to tutaj dopiero pewne rzeczy widać. I to, co mogę podpowiedzieć rodzicom, to nie brońcie tego, że czegoś nie ma, przyjmijcie to, że tak jest. To jest informacja, która nas informuje, że dziecko potrzebuje granic. W innym momencie ono nie musi być bite, nie musi, nie wiem, samo bić się w domu, znaczy samo się jak się, ale z kimś w domu czy pod blokiem. Wcale niekoniecznie. Po prostu to jest być może informacja o tym, że w kontekście kształtowania kompetencji medialnych tutaj mamy jakiś punkt niedopracowany i trzeba się nim po prostu zająć. I wtedy, żeby taki mediator mógł ustanowić znowu pewien konsensus, potrzebujemy informacji zwrotnej. Tak? I to jest też bardzo ważny punkt. On często jest źle rozumiany i dlatego postanowiłam mówić o mediacjach, tłumaczyć, na czym one polegają, dlaczego one odgrywają taką ważną rolę, bo one, gdy są dobrze przeprowadzone, nie są interesowne i mają doprowadzić do pewnych dobrych dla dziecka rozwiązań. I wtedy są wszyscy jakby bardzo mocno zadowoleni. Przypomnę o jeszcze kilku rzeczach. Pamiętajmy, że, i to jest taka właśnie nawiązanie do tego, co mówiliśmy też w styczniu i jeszcze wcześniej, zobaczcie, co generuje przekraczanie granic i uzależnień i zaburzeń, do jakich zaburzeń doprowadzają właśnie nadmierna taka eksploracja w internecie, w grach, tak, w mediach ogólnie, w technologiach. Problemy z koncentracją uwagi, zaburzenia snu, a dziecko niewyspane często jest złe, jak jest złe, to jest często nadpobudliwe, jak jest nadpobudliwe, to częściej, szybciej będzie krzyczeć, bić, szarpać i nie znosić. Zaburzenia motywacji, poczucia własnej skuteczności i siły woli, zaburzenia motoryki małej, dużej, a w tym wady postawy, nadwaga związana z brakiem ruchu, brak zażyłych więzi z bliskimi, izolacja, samotność, depresyjność i lęki. Szybko to przeczytałam, bo o tym już rozmawialiśmy, zapraszam Was na styczniową powtórkę, natomiast jeżeli ktoś ma lęki, się czegoś boi, to zrobi wszystko, żeby nie musieć się bać, przekraczy granice. Jeżeli ktoś ma słabe więzi, nie buduje silnych więzi emocjonalnych z rówieśnikami i z bliskimi, jest w stanie nasze granice przekroczyć. Jeżeli się czuje wyizolowany, nie zależy mu na innych, również będzie dbał w swoich granicach, będzie często mógł przekraczać nasze granice. Jeżeli będzie dziecko bez motywacji, bez poczucia własnej wartości, będzie zawsze kompleksy, to jest bardzo potoczna nazwa, ona jest bardzo pospolita i ona jest często zamiatana pod dywan. Słuchajcie, przy okazji budowania kompetencji medialnych, ja Was błagam, nie róbmy tego dzieciom. Musimy wzmacniać poczucie własnej skuteczności, własnej wartości po to, żeby oni chcieli rozwiązywać problemy i żeby potrafili się komunikować nawet z namiastką tych mediacji, poddawać się mediacjom i nie traktować wszystkich jako przeciwnika. Bo to wszystko jest właśnie takim powodem, dla którego później są narastające, takim dalej w las, jak wiemy, tym ciemniej, w związku z czym jest trudniej. I jeżeli widzimy jakieś symptomy na poziomie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym, to trzeba je szybko rozwiązywać, trzeba mediować. I trzeba doprowadzać do tego, żeby już w wieku szkolnym dziecko miało rację takiego w swoim stylu, sposobie rozwoju, bez tych wszystkich trudnych zachowań. Przypomnę tylko, że również w tym WHO, bo w styczniu mówiliśmy dużo szerzej,
Pamiętajmy, że do drugiego roku życia dzieci nie powinny mieć do czynienia w ogóle z takim ekranem, monitorem, ani zawartością na wszystkich nośnikach. Natomiast po drugim roku życia maksymalnie 15 minut dziennie. Wierzcie mi, najczęściej jest to godzina najmniej, a ona się może przedłużać. W wieku przedszkolnym 30 minut, czyli to i tak przynajmniej dwukrotne przekroczenie tego czasu. Natomiast w wieku wczesnoszkolnym maksymalnie 2 godziny dziennie takiego bytowania sam na sam. I teraz też będzie pytanie, to znaczy, co to oznacza, na czym to dziecko pracuje, z czym obcuje, jaka jest tego kontrola i jaka nie, czyli dozwolone, to znaczy wtedy jest rozwojowe, wtedy kiedy jest to na miarę dziecka, na miarę jego emocjonalnego rozwoju, na miarę jego mentalnego rozwoju, czyli rozumienia tego, co się dzieje i zachodzi, a nie ogłupianie pewnymi efektami głośnej muzyki, efektów specjalnych, szybkich zmian, zwrotów i innych takich. Ja rozumiem wszystkie, wiecie, sytuacje szybkiej akcji, zmiany akcji, natomiast to musi postępować na miarę możliwości rozwoju tego dziecka, bo wtedy to ma jakieś, że tak powiem, może mieć dobre odniesienie w jego rozwoju, natomiast gorzej, jeżeli jest to ponad jego miarę, tak, to w ogóle nic nie daje, to jest bezefektowne, poza efektem trudnych zachowań. No i teraz, drodzy Państwo, ja wiem, że tutaj to jest już chyba czwarty raz pokazywany slajd, nie schodzi z tapety, to jak lista przebojów, tak po prostu u mnie ten slajd zawsze występuje. Pamiętajmy, czego uczymy. W każdej chwili jesteśmy poddani obserwacji przez dzieci i nie możemy dziecku powiedzieć, dziecko, nie bierz telefonu, to nie jest sposób na spędzanie wolnego czasu, jeżeli sami to robimy. Zaprzeczamy się, jesteśmy niewiarygodni i w związku z powyższym pamiętajmy, że budowanie, oczekiwanie od dziecka relacyjności buduje się poprzez budowanie relacji, to wtedy jest wszystko takie dosyć oczywiste. I możemy razem również, to jest różnica, kiedy oglądamy razem bajkę, razem film, albo razem w coś zagramy na miarę oczywiście rozwoju dziecka. Natomiast co innego, gdy zostawiamy dziecko samego w kącie, ja już się powtarzam, ja wiem, aczkolwiek to jest zbyt ważne, żeby o tym nie powtarzać. I kończąc już, żeby nie było, że za daleko i za długo, przepraszam, pamiętajmy, dlaczego były te slajdy, dlatego że wyznaczajmy swoje granice, to znaczy ustalmy swoje standardy. Co jest moim standardem, co jest moją jakością życia, moją jakością relacji, moją świadomością tego, co zachodzi. Komunikujmy swoje granice, bo one są ważne. Jeżeli ja będę mogła zakomunikować swoje granice, to będę również potrafiła zarespektować czyjeś granice. Mówimy w kontekście dziecka, to zawsze zachodzi. Dziecko przez długie lata, zresztą chyba przez całe życie można powiedzieć, po prostu jest taką, można, imitacją rodziców, pewnych postaw, zachowań. Dlatego to jest takie ważne. Jak nauczymy się mediować, to w tym dziecko również znajdzie wartość. I ostatnie to jest wzmacniaj granice. To, co jest dobre dla innych, niekoniecznie musi być dobre dla mnie. I nawet jeśli inni siedzą i oglądają, bo tak, bo rodzice im pozwalają, naprawdę dla mojego dziecka to nie musi być najlepsze. Natomiast też wzmacniaj granice. Pamiętajcie Państwo, wszyscy rodzice, placówki, jeżeli podejmują tego typu działania, to tylko i wyłącznie ku temu, żeby wzmacniać właściwe granice, ustanawiać, wypracowywać pewne standardy i mówić o tym, co można, jak można skorzystać. Tak, Sylwester opowie o długopisach 3D i jakichś tam jeszcze innych czary-mary, natomiast to jest wszystko dobre i wszystko jest dla ludzi, jak to się mówi, tak? Tylko trzeba z umiarem. Więc to jest również kształtowanie świadomych kompetencji medialnych. Dla przypomnienia tylko, TIC to jest technologia informacji komunikacyjnej. Komunikacyjnej informacji. Czyli jeżeli wyszukuję informację, to ja również umiem się skomunikować na jej podstawie. Wiem, jestem świadomym użytkownikiem zarówno informacji, jak również jestem świadoma
całego procesu komunikacji. Jest to w pewnym sensie i przetwarzanie, jest to zbieranie informacji, komunikowanie, przetwarzanie, gromadzenie, przesyłanie w tej postaci. To jest wszystko nam absolutnie potrzebne i to są kompetencje, z które życzę, żeby dzieci miały żadne problemy w tym obsługiwaniu tego wszystkiego. Tak jak czasem się to zdarza starszym pokoleniom. Natomiast żeby robić to z zamysłem, musi być cel, musi być ważna intencja, muszą być, a my często jesteśmy w sytuacjach postawieni, kiedy dzieci nie tyle korzystają z tego tiku, tak jak należy, tylko jesteśmy w sytuacji zaburzenia, czyli braku granic, nadmiaru, nieświadomości, złego wpływu, tak? Konsekwencji z pewnych braków, braków właściwego słowa i postawy w kompetencjach medialnych. A zatem, gdybyśmy chcieli nasze dzieci widzieć szczęśliwe, wolne, to są to takie dzieci, które w sposób świadomy wiedzą, z czego mogą korzystać i obsługują wtedy, kiedy potrzebują. Natomiast są to dzieci, które mają wybór. Dzieci, które są przyklejone do monitora i tylko wtedy są szczęśliwe, kiedy sobie tam klikają, to nie są dzieci wolne, to są dzieci uzależnione. A jak wiemy, uzależnienie jest trudną chorobą, przypadłością do wyleczenia, każde uzależnienie. Osobiście miałam do czynienia z dziećmi, które w wieku 10 lat były już po terapii uzależnieniowej i to nie są łatwe relacje, szczególnie dla tych dzieci, bo my powiedzmy sobie z tym jakoś poradzimy, natomiast dajmy dzieciom wolność właśnie w kompetencjach medialnych, czyli po to muszą być ich świadomymi użytkownikami w określonych granicach. I takim antidotum, żeby nie było, że tak wszystko jest czarne, źle i niedobrze i że tylko może musimy mediować, to pamiętajmy, że możemy działać, tudzież przeciwdziałać, tudzież wspierać rozwój dziecka poprzez właściwe też oddziaływanie. I to, co tutaj teraz jest takie bardzo mocno propagowane, zresztą słusznie, to wiecie, mindfulness dla nas samych, czyli uważność na siebie, zauważanie naszych własnych potrzeb, komunikowanie ich, dbanie o swój dobrostan jest czymś, o czym każdy z nas marzy, szczególnie w piątek wieczorem, kiedy przychodzi po całym tygodniu pracy i po prostu marzy o relaksie. Ale my możemy mówić o relaksie takim permanentnym, takim psychicznym, emocjonalnym, zadbać również o swoją fizyczność. Nad tym to jest oczywiście praca nad sobą. Natomiast dzieci możemy uczyć również tego już od poziomu tak naprawdę bardzo wczesnoszkolnego i przedszkolnego, czyli zobaczcie, co możemy zrobić. I też ja przeczytam po to, żebyście usłyszeli, i to jest zadanie dla was, poszukajcie tutaj mocnych stron mediacyjnych. Po pierwsze, umiejętność bycia obecnym tu i teraz, nawet w obliczu nadchodzącego, ekscytującego wydarzenia, przyjemnego i nieprzyjemnego, czyli jesteśmy tu i teraz, rozwiązujemy sytuację z tu i teraz, rozmawiamy tu i teraz, nie jesteśmy ani przedtem, ani potem. To jest bardzo ważna rzecz, wielki plus dla umiejętności właściwych postaw mediacyjnych. Druga, pewność siebie dzięki świadomości stale pojawiających się osądów, to dzieci uczy, że nie są tym, co myślą czy czują. Czyli krótko mówiąc, jesteśmy świadomymi siebie osobami, pewnymi swoich racji i swoich potrzeb, ale my musimy umieć je zdefiniować, odczuwać, a potem nazywać i komunikować. Kolejna, pamiętajmy, przecież mamy się komunikować w mediacjach, kolejna odsłona pozytyw plusa dla mediatora. Rozwijać życzliwość wobec siebie i innych, to prowadzi do łagodności, ograniczenia przemocy i rozwoju akceptacji i tolerancji. Kolejny ogromny plus dla mediatora. Mieliśmy pomagać innym, być życzliwym, pozwalać słuchać, tak po to, żeby zadbać o drugą osobę i niwelować stres. A zatem mindfulness dla siebie, ale również dla dziecka, jest powiedzmy takim lekarstwem na wszelkie zło, tudzież na wiele z nich i stąd bardzo tutaj mocno podkreślam, dlaczego to jest takie ważne. Bo skupiamy uwagę na teraźniejszości, uspokajamy umysł i ciało,
umiemy też obserwować pewne swoje emocje i procesy myślowe, ale również jesteśmy empatyczni w stosunku do drugiej osoby, ponieważ jesteśmy w równowadze, do czego też również prowadzą właśnie mediacje. Więc słuchajcie, ja wiem, że już jest 21:07, w zasadzie to prawie, że zawsze o tej godzinie kończę, więc te 7 minut bardzo dziękuję, że jesteście jeszcze. Zaraz Sylwester będzie Was miło żegnał i zapowiadał certyfikację. Natomiast ja bardzo Wam dziękuję. Dla mnie to, że mogę rozmawiać w szerokim gronie, to, że możemy o tym w ogóle mówić, że to jest temat, który wypływa i może być takim pograniczem między kontekstem społecznym, czyli rodzinnym często, tak, tam, gdzie się kształtują wszystkie najważniejsze wartości, a tym, w którym akurat ja pracuję i wiele innych z moich przyjaciół, gdzie zajmujemy się kształtowaniem i pracą nad dzieckiem, to jest bardzo istotne, że możemy tego typu tematy podejmować, za to też dziękuję mentorowi oczywiście, bo no, udostępnia nam kanał i robimy tutaj, mam wrażenie, całkiem porządną, dobrą pracę domową dla wszystkich. I dziękuję, dziękuję i zapraszam na następne oczywiście spotkanie w cyklu wokół kompetencji medialnych, bo jak wiemy, to jest ta część myślenia o tym, co robimy i ta część budowania w sobie pewności, że jestem kompetentna, wiem, co robię, wiem, co czynię, wiem, dlaczego dokonuję pewnych wyborów, stawiam odpowiednią granicę i sprzyjam innym z tym, co wiem i z tym, co potrafię. Dziękuję Wam bardzo. Sylwester. Tak, tak, ja czekałem. Byście nie pośpieszać. Bardzo Ci dziękuję, Moniko. Państwu również dziękuję. Certyfikat macie na czacie, ci, którzy są z nami na Kick Meetingu, ci, którzy obserwują nas na Facebooku. Ten certyfikat znajduje się bezpośrednio pod transmisją live na profilu Mentor System Audiowizualny. Zapraszam Państwa na spotkanie z Moniką już za miesiąc. Zawsze takie przypomnienia wysyłamy z bezpośrednio z Click Meetingu, ale obserwujcie i mentora, i Fundację Inspirujemy, tam też się te przypomnienia pojawiają. Tak więc Monika za miesiąc, a jeżeli ktoś chce trochę o AI i zobaczyć, co można z tym AI-em robić typowo, chociażby na lekcjach, czy na przykład takie rzeczy jak streszczanie, tworzenie pytań, czy streszczanie na przykład filmików z YouTube'a i inne rzeczy, to ja będę pokazywał w tak. Już za tydzień będzie o 20. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz za dzisiaj. Miłego wieczoru życzymy i szybkiego tygodnia, prawda, co by ten weekend Dobrego tygodnia, nie. Ale tam, każdy dobrze, to szybkie wiosny życzę. I to będzie dobre, dobrze. Bo każdy już chyba czeka na tą wiosnę tak naprawdę, która gdzieś tam powoli na nas zerka, ale tak jeszcze nie do końca. Jeszcze raz dziękujemy za dzisiaj i miejmy nadzieję, do zobaczenia. Do zobaczenia.